Dzień dobry, Jolanta Pieńkowska. Specjalne wydanie wiadomości. Zmasowany i największy w historii atak terrorystów na Amerykę. Izraelska armia zabiła już ponad 250 Palestyńczyków w strefie Gazy, gdzie od północy trwają lotnicze naloty. Pentagon płonie. Płoną World Trade Center w Nowym Jorku. Tuż przed 15 naszego czasu porwany samolot American Airlines Boeing 767 lecący z Bostonu do Los Angeles uderzył w jedną ze 110-piętrowych wież. Osiemnaście minut później drugi, nieco mniejszy samolot uderza. Ponad pół godziny temu rozbił się kolejny samolot pasażerski Jumbo Jet. Celem operacji nazwanej Płynny Ołów są palestyńscy fundamentaliści z Hamasu. Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna. Łamania podstawowych praw nie może być zgody nigdzie i nigdy.